Cześć, jesteście na kanale Retro Przyczepa, na którym remontuję tą 30-letnią przyczepę. Dzisiaj wpadłem do przyczepy porobić kilka rzeczy. Pokażę Wam, na czym dzisiaj będę się skupiał. Wkrótce też zaprezentuję Wam pewnego jegomościa, który wzbogaci mój projekt i na pewno dołoży tutaj wiele starań i pomocy, żeby przyczepa powstała szybciej i w bardzo fajnym standardzie. Jest dzisiaj dość zimno, 10 stopni, dzień zaczynam od kawy, z mojego moka potu, także zapraszam do oglądania. Pierwszą rzecz, którą dzisiaj zrobię, to zamontuję tutaj ten znany wszystkim sterownik do mojego kontrolera solarnego. Sterownik to jest MT50, zakupiłem go z Ali, jest fajnym dodatkiem, także szybko go tutaj zainstaluję do reszty moich instrumentów przyczepy i później pokażę Wam, jakie funkcje ma. Mój sterownik będzie tutaj, obok sterownika od grzania wody, nad tym sterownikiem od wentylatora, także wywiercę tutaj taki fajny otwór, przejdę na drugą stronę tym kablem, przykręcę tutaj śrubkami. Z tej strony mam sporo przestrzeni, także tutaj puszczę ten kabel, zobaczcie sami. I uwaga, wielkie otwarcie. Super, sterownik zamontowany. Proszę, można zobaczyć data. Ile tam się naładowało wszystkiego. W tej chwili bateria 13,9, także jest super naładowana. Solar 18,8 V w tej chwili w ogóle nie ładuje. Jest naprawdę dzisiaj bardzo słaba pogoda. Temperatura baterii w tej chwili, mój sensor siedzi jeszcze pod kontrolerem w szafie, ale podłączę go do baterii. Oczywiście to będzie ekstra bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o przegrzewanie baterii. No i tutaj, gdybym miał podłączone jakiekolwiek odbiorniki prądu do mojego kontrolera, to by wskazywało, ile pobiera. Także tutaj jeszcze Wam pokażę takie szybkie menu. I fajnie, bo data i godzina. Także fajny bajer. No i teraz jest jeden z tych momentów w czasie remontu przyczepy, kiedy odkrywamy nowe źródła przecieku. Dobra wiadomość jest taka, że tutaj już nie wpada żadna nowa woda, świeża. Zacznę teraz rozbierać wszystko po kolei, żeby dostać się do tego. Widzicie, to drewno tutaj jest naprawdę bardzo spróchniałe i trzeba to wszystko wymienić, także postaram się wyciąć tylko to, co jest miękkie. O, tutaj możecie zobaczyć, jest bardzo miękkie, tu już jest twarde, tu jest też wszystko w porządku, także nie jest tak źle. Najważniejsze, że tutaj nie pada już woda, mimo tego, że w tej chwili akurat pada deszcz. Tutaj też jest mięciutko, tutaj już jest solidnie, jest twardo,
Także tak naprawdę mam do zrobienia tutaj u góry, także wytnę tak na równo, tutaj z dołu muszę zrobić i tak naprawdę tutaj te słupki, ramki, później wyjmę uszczelki, wymienię tutaj te kliny wszędzie, we wszystkich oknach i powinno być w porządku. Wstępnie się wydawało, że nie ma tutaj nigdzie tego dampu, aczkolwiek widzicie, pod tą okleiną winylową tutaj jest ewidentnie mokro, także robię to w najwyższą porę. Zaraz tutaj to wszystko zdejmę, obetnę tutaj do linii i po prostu niech to sobie podeschnie, a ja zaplanuję, jakie drewno muszę tutaj załatwić, żeby odbudować te ramy. Bardzo znana przypadłość wszystkich przyczep, że tutaj po prostu te przednie okna ciekną. W moim przypadku na szczęście tylko to środkowe jest tak bardzo zdewastowane. Znowu pojawił się ten obrzydliwy zapach w przyczepie, także zostawię to teraz do wyschnięcia. Pogoda jest nie za bardzo sprzyjająca, ale już wiem, co tu się dzieje, wiem, ile drewna potrzebuję. Osuszę to i po prostu uzupełnię tutaj tą ramę i położę nowe sklejki. Jeszcze chciałem tylko dodać, dla wszystkich, którzy chcieliby kupić taką starą przyczepę, a nawet i młodszą, jeżeli jedziecie oglądać przyczepę, kupcie naprawdę jakiś taki detektor wilgoci z takimi najlepiej dwoma pinami, żebyście mogli, że tak powiem, delikatnie przebić tą powłokę winylową, bo z zewnątrz nie widać tak mocno, a jednak pod spodem jest bardzo mokro. Także musicie być na to super przyczuleni i ewidentnie widać, że naokoło okien zacieka najbardziej. Ok, teraz zajmę się tu wykończeniem tej krawędzi. Tu oryginalnie była taka półeczka. Ja postanowiłem tą półkę odbudować. Także teraz dam tu taką listwę i postaram się tutaj pod spodem dać taką sklejkę, później taką ramę zbuduję z góry, dam sklejkę z góry i po prostu ta półka znowu tutaj będzie elegancko na jakieś tam pierdółki i może taśmę LED-ową tu w przyszłości, żeby tak fajnie światło dawało, także zobaczymy. Staram się odbudować jak najbardziej podobnie, jak było w oryginale. Także zrobiłem taką listwę, przykleiłem teraz sklejkę, później tutaj ją jeszcze doprawię z szywkami. Dopchnę oczywiście tutaj do końca. No i będę budował powolutku tutaj od dołu. Tutaj teraz kolejna sprawa, żeby przykryć te nie do końca estetyczne łączenia. Założę takie listewki. O, takie fajne maskujące listewki. One są dość elastyczne, także nałożę tutaj jeszcze klej. Wezmę mój pistolet na szywki i przybiję te listewki. Teraz szybkie podsumowanie. Zamontowałem wyświetlacz do mojego kontrolera MPPT.
Fajnie, będę mógł tam szybciutko sobie dojść do wszystkich funkcji i tych wszystkich parametrów. Oczywiście przednia część przyczepy musi trochę podeschnąć, zanim tam zacznę dalej naprawiać. Zrobiłem wszystkie listwy na suficie. Też rozważałem, czy kupić oryginalne plastikowe listwy do przyczep kempingowych. Są one dość drogie. Zdecydowałem się na tańsze listewki. Kosztowały mnie tam niecałe 5 funtów. Kupiłem je w jednym ze znanych marketów budowlanych. Na rynku na pewno jest bardzo wiele różnych listew o różnych tam profilach, także każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. No, jeżeli podobał się Wam ten film, no to lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, które do tej pory zostawiliście pod moimi filmami i na Instagramie, i na stronie na Facebooku. Także jest to bardzo budujące, bardzo dziękuję. No i zapraszam do oglądania. Trzymajcie się. Cześć.